O, że szale se strażników poustawiał, ale i tak orki zajebią ich na miejscu. Cześć siwy Stefan, yo Zenek, nie nazywaj mnie tak po krako, ale do rzeczy, zaraz będą to orki i zajebią twoich strażników w trybie natychmiastowym. Chyba ciebie. Pomocy, orki. Wszyscy strażnicy jak je zobaczyli to zaczęli wiać w złą stronę i wpadli pod kosiarę i debi. No a nie mówiłem, ale tak źle to jeszcze nie było. No i co, wygraliśmy, tak kurwa, ale ty spieprzyłeś. Mogłem, no ale jak nam poszło, jak mówiłem twoi strażnicy jak zobaczyli orki to sejosz zaczęli groby kopać.
Dam ci taką ekipę, że mucha nie siada. Pod twoim dowodzeniem macie odeprzeć orko famyse, popatrzymy. No dobra, ale jeśli to przeżyję, to się do Xadrasa przeprowadzam i wtedy pomyślę, co dalej. Mnie chyba pojebało zgodzić się na to. Dobra, słuchajcie, dziś będziecie walczyć za obóz i dobrze wam radzę, jak zobaczę, że ktoś spierdala, to jak go znajdę, to pożałuję. Ale czarny kronikarz nie umarł, żył i przenieśli go do zamku, stamtąd się teleportował do swojego wuja Xadrasa. I żył długo i nieszczęśliwie, bo jak Bezi przyszedł do Xadrasa kiedyś, to kopnął drzwi i złamał czarnemu kronikarzowi kark. I odtąd jeździł on tylko na wosko inwalidzkim. Reżyser: Kamil Stępień. Sceny: Kamil Stępień. W rolach głównych: czarny kronikarz, Bezi, strażnicy GRTD, podkreślenie od 209 do 289. Nowy władca starego obozu, test model i tak dalej i tak. Diego Scott Hicos Studio przyjmę każdego takiego żołto dzioba jak ja i w miarę moich możliwości mu pomogę.